Dawaj, 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 dawaj. Uda nam się zrobić gigantycznego burgera. Co jest to? Uda się! Tak! Gówno prawda. To było najgorsze chyba. Jak ty piszesz? Enterem. Wow! 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 Kilka godzin później. Wow! 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 Dobra. Siemanko Wojtki, z tej strony Wojta! Znam was w odcinku, w którym będziemy próbować razem tutaj z ekipą Magdy Gessler. Witam, witam. Cześć, cześć. Będziemy robić gigantycznego burgera, tak więc no, to jest Citizen Burger Disorder. Oglądaliście poprzedni odcinek u mnie na kanale, gdzieś macie adnotację nawet. Nie oglądałeś? Nie oglądałem, a kiedy to zostawiłeś łapkę, stary. Dobra, Blom po prostu ma anoreksję kolana. No mam anoreksję, ale na pewno nie kolana. Całego ciała. Dobra, dobra. Czemu w ogóle, kto to jest czarny? Kim jest? Czy Wojtas jesteś czarny, czy to Łeza? Nie, Łeza jest czarny. Łeza jest czarny. Nie pokazywałeś na mnie paluchami, wy dziwki. Chodźcie w ogóle zrobić tego burgera. Zróbmy to poważnie i normalnie, dobra. I żeby był ładny. Dobra, poważnie tak jak robią, tak jak robią stare burgery na zachodzie. Ogólnie to jest zawód po YouTubie, tak więc jak ktoś nagrywa filmy, to zostanie właśnie... To zostanie właśnie takim ziomeczkiem w Burger Kingu albo w innej sieci KFC. Dokładnie, tak. Więc nie wiadomo, czy na przykład za rok, dwa nie spotkacie Wojtasa w McDonaldzie w Lublinie. Dokładnie, albo Blow'a w Starbucksie. Nie, jest tylko robiąc jego burgery. Dokładnie, więc polecam się na przyszłość tutaj. A sobie wyobraziłem takie, wiesz, tak na ścianie jest zawsze pracownik tygodnia, ten pracownik tygodnia, Wojtas. Ej, zapasy, zapasy nam się kończą. Cicho, ja mam... No nic. Czarny skocz po pudło. Dobrze, dobrze, dobrze wam idzie, dobrze wam idzie, dobrze. Ej, nie, to już moje, to już moje. To rozwalił. To moje pudło. Ten tam wziął dwa, stary, pudzianowski. Ja rozwaliłem wszystkie, stary. No co? Co ja? Jak ty bierzesz od razu dwa kawałki mięsa, stary? Ty od razu zabierzesz dwa kawałki mięsa, bo jesteś czarny, tak? Ale ty nie ma kurczaka, ty. Połączmy je, bo to ma być naprawdę największy burger świata, stary. Stary, jak ja tak patrzę i sobie teraz pomyślę, że na przykład w McDonaldzie robią tak burgery, to odechcewa mi się, kurczę, jeść, naprawdę. Dawaj, łącz go, łącz go tu. Tak na ziemi, wiesz, na ziemi kładą burgery i mówi, dawaj, łącz go. Postaw go, postaw go. No nie. Ten tutaj, stary. Kilka wieczności później. No tutaj leży na ziemi, no jak cię uczyłem na praktykach w Maku. Kilka. Wow, mój burger lata! Stary, to wygląda jak penis. No ja nie wiem, jak twój penis wygląda. Ty, to jest dominosa! Spadaj! Ty, konkurencja! Klep go, klep go! Uciek! Stary, to jest ta chwila, stary. Dawaj. Spróbuję połączyć... No, co? O, patrz ci, no o! Ale jest jak to zrobić? Musi wejść bułka, dawaj, stary. Teraz opada. Nie. Hamburger później. Uwaga! Uwaga, puszczam! Nie! Wchodzisz, nie wchodzisz. No, nie wejdź, jest, stoi. No nie wchodzi, nie, no weź. Kilka centymetrów później. No próbujesz? Wiecie, no te... jakbym ja nie wiedział, w co wygrać, bym się tak odpalił, nie wchodzi, to bym tak się trochę zdziwił. Wchodzisz, nie wchodzisz. No, nie wejdź, dobra, jest, stoi. No nie wchodzi, no. Dobra, i teraz patrzcie, stoicie tutaj, no, stoicie no. Obaj tutaj, no. I ja wychodzę, mówię, że mam to wszystko w dupie, idę do domu, idę się wyspać, tak ręce do góry i wtedy widzicie, jak przechodzę tędy przez to okienko i wtedy za mną idziecie i tam dalej coś zrobimy. Tak się bawiłem, jak miałem 10 lat, dokładnie. Dokładnie tak się wszyscy bawili. Bawiłeś się tak? No powiedz, że tak. No to stójcie, ty się patrzcie na mnie! Ale gdzie ty, to tam stój. Dobra, to ja tu stoję. No normalnie jak pranki Wardęgi, no. Wszystko jest ustawione. Okej, Wojtki, to tak więc to by było na tyle w tym odcinku Citizen Burger Disorder. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał, standardowo lajkujcie, subskrybujcie, wejdźcie na kanał Łezy i Blow'a, link macie w opisie. Zróbcie strzałę ze mną. Dobra, na 3-4. Dawaj, dawaj. Okej. Strzała. Źle zrobiłem, rozjebałem sobie kamerkę, dzięki, Wojta. No i dobrze, git!